Jukcie mocy z tym, kogo z tym kanale lubi, to bo z kolejnym odcinku z Trigoni dzisiaj sobie pokręcimy bitewki. No w sumie jak zawsze pamiętajcie o kodzie promocyjnym kokosek przez 3 ky na końcu. Kokosek przez 3 ky na końcu dają wam plus 5% przy doładowaniu oraz darmowego mispeka na start. Obecnie trwa nowy event. Na poprzednim odcinku go testowaliśmy, czyli otworzyliśmy tam dwie skrzyneczki. No i na przykład z kodzikiem moim byście mieli na przykład dwa takie skineczki darmowe. Testowaliśmy evencik, bardzo fajny jest. Polecam te skrzyneczki eventowe, zawsze dają te punkty, które możecie sobie zamienić w generatorze. Pamiętajcie jeszcze o dziennym bonusie, który możecie sobie kręcić co 20 godzin. No i tutaj co są fajne rzeczy, w zależności od waszego poziomu. Od poziomu również zależą wasze skrzynki bonusowe, bo na przykład taka diamentowa od 61 poziomu najsłabszego skina wam daje 220 zł, a najlepszego 8500, więc też to jest bardzo fajna ocena scena. A więc dobra, 45 zł mamy po poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku byliśmy na wzlotach, nie wzlotach. Zobaczymy jak w tym odcinku to będzie wyglądało. Zaczniemy sobie bitewką z nową erą. Nową erą. Oraz skrzynką krycholewa. Tak. 30 złotych kosztująca ta jest bitwa. Więc no tania ona też nie jest. Tania ona też nie jest, ale... No zobaczymy, tutaj mogą mieć naprawdę potężne skinki drobione. Tutaj nowa era, liczymy na awupkę. Naprawdę liczymy na awupkę, bo no tutaj naprawdę no... Może dać... No i jest awupka! No i jest awupka! I ta awupka już... A może nie w odcinku dropnęła mi tyle razy. I Galilek na podbitkę, 18 zł. Pierwsza bitwa naprawdę jest niesamowita. Nasza kwota została podwojona z tej bitwy. Pamiętajcie oczywiście, że nie zawsze dropniecie najlepsze rzeczy z skrzyneczek. No i mamy już prawie 80 zł. Z tym już można cokolwiek zrobić. Tu jest bitwa za 40 zł. Dołączmy do niej. Bardzo mi ona ciekawi, bo to są bardzo fajne skrzynki. Na końcu ta nowa era oczywiście, jak widzieliście poprzednio, może zmienić dużo. Ile te beretki? Aha, 45 groszy, no to fajnie. I need a dollar. Tutaj nic nam nie daje, tutaj dwa safari myszki, no tested. No trudno, drugi. O kurczę, no tutaj moje, nie, jego. Ej, on już ma dychę, a ja mam z 2 złote. Teraz leci mag dla mnie, tutaj nadrabiam i go chyba przeganiam. Tak jest, ja go przeganiam. El Chapino, o Jezu, tutaj dla niego ile to kosztuje? 2 złote na szczęście, dobra. Myślałem, że z jakieś dwie dychy to będzie kosztować. I w tym momencie, no tutaj dla mnie niby, ale to jest nic. I nowa era. Daje dla nas emeczkę, bardzo pięknie. No i bitewka jest chyba na plus. Tak jest, na plus, nieduży, ale zawsze jest. Na plus te 4 złote. Okej, mega fajnie. Tutaj jakąś spoko bitwę trzeba zrobić. Muszę zrobić w tym momencie bitwę drogą. Z tak zwaną skrzynką Touch. Z tej skrzynki Fast Attack robiłem kiedyś tego umpa. A zero na niego jest 0,050% szans. I kosztuje 350 zł. Więc no. Tutaj byłem lekko zesrany, jak go trafiłem. Ale no. Spoko. Dobra, tworzymy sobie takiego Toucha na 3 osoby. Przywołamy sobie bota, bo Touch to jest naprawdę mega fajna skrzynka. Opłacalna mega, bo tu jest 4% na Famasa za 105 zł, z tego co kojarzę. No i liczymy, że on nam tutaj drobnie. To albo cokolwiek dobrego. Nie, tutaj chyba jego. No jego. No niestety jego, no ale jak widzicie ta skrzynka jest naprawdę mega fajna, bo dała no tutaj już 100 zł, nie? No i mamy 50 już, no i niestety już mamy 50. Tworzymy sobie bitwę na stickery. Sticker ten i sticker ten. I stworzymy go na 3 osoby. 14 polskich pieniążków. Przywołujemy boty. Oczywiście na 3 osoby, żeby tutaj lekkiego ryzyka dodać. Bot Crusher i bot Jerry nas dołączają.
I co robimy z pierwszej skrzynki, ze stickerami tańszej skrzynki? No nie ciekawe, tutaj dropi sobie 4 złote. Ale też nie jest wygrana, bo ile to kosztuje? No niestety tutaj on sobie zgarnia, ale chyba na minus. No niestety bitwa na... A nie, no lekki plus, 16 groszy, no ale... To nie jest duży plus, no ale lepiej być na takim plusie niż jak ja. Na minusie. A więc tak. Co by tutaj zrobić? Teraz już sam nie wiem. Dobra. Wchodzimy na battle i robimy taką battle. Battle tak zwana all-in to się nazywa. All-in, kochani. Bo co? Trzeba jakoś zrobić tutaj poważne pieniądze. Poważne pieniądze. No to też mniej jest. Może zacznijmy od najtańszej skrzynki, czyli od Goldsona. Tym co tam dałem? 50% elemental to oraz to. 40 polskich pieniędzy na dwóch, nie będziemy aż tak ryzykować. No i albo film będzie trwał 6 minut, albo będzie trwał więcej. Albo będzie trwał więcej. Bardzo by było fajnie, jakbyśmy to wygrali. Tutaj dwie ostatnie skrzynki mają dużo do znaczenia. Dobra, pierwsza skrzynka, wróżba. Sprawdźmy, co by nam dropnie. I no, i na naszą korzyść. Czyli tutaj. Mam nadzieję, że ta bitwa będzie wygrana. 50% kolega elementar. Jeszcze raz dropi dla mnie. 13 zł. Już mam tutaj lekką przewagę. Nowa era. No tutaj tak. No dobra, tutaj nic niezbytnie nie dropo. I disco, daj coś, to disco. I ta dropi do nas obu i dziękuję bardzo. I ja cię faktoryniu nam dropi. To jest przepiękna bitwa. Przepiękna bitwa, moi drodzy. 100 zł jest tutaj już wyciągnięte z tej bitewki. No i kurczę, no i jest świetnie. Jest super. Sprzedajemy to i tak. I co by tutaj. Zrobimy teraz mocną bitwę. Pomyślmy. Ja bym zrobił takie coś. Znaczy to nie jest taka duża bitwa, patrząc na poprzednie. Ale wiecie, 1/3 naszego budżetu. No tutaj wszystkie skrzynki są tak naprawdę ważne. Każda tu jest ważna. Pierwsze czoło meno. No tutaj dropnęło nam gówno obojemu. Nie wiem. Forest. I no i dropi nam chyba dla nas. Dla niego to jest takie tanie? Myślałem, że to więcej. No i nowa era. Nie wiem, czy to wygraliśmy. Wygraliśmy? Tak! O 16 groszy go wydymaliśmy, więc tutaj HHS jest bardzo, bardzo trafnym stwierdzeniem. No i mega fajnie. I dobra. Na przykład jak sobie już zarobiliście, jesteście fajni na stronce, zrobiliście fajny proficik, na przykład jak ja, 140, kurde, kusimy tam, ale dobra, zaraz może to jakieś dołączymy. Sobie przechodzicie na taką stronkę, z taką opcję jak sklep, i ja chcę na przykład, Peert Streama, jak się pisze Peert Stream. Ja chciałbym na przykład takiego Peert Streama USPA. Ustawmy cenę od 100 zł, bo bardzo bym chciał takiego USPA Peert Streama, bo nie posiadam takiego w swoim ekwipunku. A fajnie by było zawsze takiego mieć. Albo tego USPA, to też jest bardzo ładne, ale czy jest tutaj Peert Stream? Czy jest tutaj Peert Stream? Chyba nie mają. Albo mają tylko droższe stany. To jest nieciekawa sytuacja. No tutaj to już tak daleko nie będziemy patrzeć. To sprawdźmy sobie bez ceny, ale wybierz przedmiot agent i sprawdźmy na jakiegoś agencika na CT. Jakiś spoko agencik.
Kupimy sobie na przykład takiego agenta. No i to jest piękny skin. Okej, sorry, zamawiacie się. Więc no, takiego muszę sobie wypłacić i być na lekkim plusie. Ale ja sobie patrzę jeszcze jakiegoś szybko. Pistol. Sobie lekko przeskrolujmy od 10 zł i tu będzie już szybko leciało. Jakiegoś Glocka oraz USPA ładnego. Glocka oraz USPA. Czy mamy tu jakiegoś ładnego Glocka albo USPA? Ten jest niby ładny. Kurczę. Ta digielka w sensie bardzo ładnego skina wypłaciłem. Dobra, cofnijmy się lekko. Kupmy sobie tego gloczka. Ja bym sobie kupił to, tylko że bez tatraka. To jest bardzo ładny skin do teka. Mega ładny bym powiedział. Wpiszmy sobie tutaj od 3 zł, bo to jest chyba tani skin. Z tego co pamiętam. Gdzie on tutaj jest? Ten też jest ładny do teka. Po 2000 nie wiem, o tym nie ma co nawet kupywać. Teczka. Czy nie wiem gdzie ten tag. Go zbytnio nie ma. Nie ma go zbytnio. Więc co mogę powiedzieć? Zróbmy sobie jeszcze jedną battle. Ostatnią. Ostatnia battlka. Na dzisiaj, tak jakby sądząca o naszym wygraniu, bądź nie wygraniu, sprawdźmy sobie taką skrzynkę, z taką skrzynką i oczywiście nową erą. Zróbmy taką bitwę na 4 graczy, żeby tutaj lekko tego ryzyka, przybliżymy sobie to trochę, żebyście wszyscy sobie pięknie zaobserwowali, jak tutaj będzie potoczyć się ta bitwa. Dragonfire, jak tam dropie, to już będzie duże propacenie, naprawdę. To od 50 do 100 wydropi, czy tam 150. Dropi Dragonfire? Nikomu nie dropi. Wszystkim ten sam stan. Wszyscy są na równi. Tutaj emeczka pięknie dla nas, 25 polskich pieniążków. I nowa era, czy nam dropi coś fajnego? Pięknie, piękna bitwa, przepiękna bitwa. Ile z niej mamy? 130 zł. I z takim pięknym, dorodnym, że tak to powiem, akcentem zakończyłbym ten dzień bym tak zakończył. Sprzedajmy sobie to wszystko. A dobra, później sobie to sprzedam. Więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym.